Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixa, to jest Let's Play Sonic Adventure DX. Więc... Tak, dziś mam robić historię Gunny, ale wróćmy na chwilę jeszcze do Biga. By najwyższeniej w świecie zdobyć ostatni zdobyć ostatni power-up dla niego, czyli tą wędkę. Bo robi tą grę tak jakby na 100%. Nie odblokuje tutaj wszystkich emblematów, ale robi ją tak jakby na 100% ze power-upami w kalendarzu. Jest taka mała trochę nieścisłość. Oczywiście odcinek cały czas nazywa się z historii Gunny, więc tylko po prostu chwilkę poświęcimy na historię Biga. Skaczę tutaj ogólnie Bigiem, bo jak się nim skacze, to jest dużo szybciej niż takie normalne chodzenie. Nie wiem czemu, ale tak jest. For some reason this is a thing. No i teraz kierujemy się do domu Biga. Big popyla po drzewach. Tego nie zobaczycie nigdzie indziej. Tylko u Pixela takie rzeczy. Jak nie spanę, to będę bardzo szczęśliwy. No i mój humor właśnie został zepsuty. Nie no, żartuję. Chyba dobrze idę. Tak, domek Biga od drabinki był poprawy, więc dobrze idziemy. Jej. Jesteśmy tu, a tu jest ostatni power up. Może podnieść ten. O. You now have longer casting distance. No i sam możemy dalej zarzucić wędkę. Co bardzo nam się przyda już. Zobaczmy, jaki jest ten dystans. No! Spory, przyznam. 20 metrów tam doszło do tego. No, spokojnie 30 teraz, więc... Okej, teraz możemy już wyjść. Which character? No i dobra, historia Gunny. Make. Preparation complete. Excellent. All systems, full power. Look at me! I'm your brilliant creator, Dr. Robotnik! You're the second of my E-100 model machines! E-102, codename Gamma! Gamma. That's right! You will now obey only me. No i dobra, Gamma. Ogólnie Gamma jest to postać, którą zażyczyli sobie, że tak powiem, fani. Ponieważ fani chcieli, aby w Soniku była jakiś gameplay ze strzelaniem. I jako już Sega stwierdziła, że raczej dawanie Sonicowi pistoletu nie byłoby zbyt dobrym pomysłem, to wymyślili właśnie Gammę. Ale dobra, chodźmy do Robotnika. Znaczy Eggmana. The shooting range is through this door. Your big brother, E-101 Beta, is there practicing. Enter, Gamma! You're not as advanced as Beta is, but you'll do fine. To jest jak to było Gamma, Beta i Omega? Ale... Dobra, musimy zniszczyć lalkę Sonika, te inne mam kompletnie w pupie, dlatego nic tutaj nie robię. Ogólnie tak, jak widzicie, Gamma ma odliczenie od 3 minut. I dlatego, że jego misje są czasowe. I ogólnie ta misja
tą misję na początku przy developingu można było przegrać i jest nieużywana kastinka, którą ktoś jakimś cudem zhakował, żeby ona się uaktywniła i pewnie gdzieś ją będziecie mieli wklejoną po przejściu tego zadania przeze mnie. Mission complete. I za każde rozwalenie wroga dostajemy odpowiednią liczbę czasu dodatkowego. No i dobra. Destroy the Sonic Doll. Drift Racing was added to the list. Ale to się nazywało tylko Sonic Drift. A nie Drift Racing. Hello? Gamma? What is this? I'm so disappointed, you useless machine! All right then, back to practice. Go on, get going! Okay. Dobra, teraz chyba mamy iść na dół. Tak. Good job, Gamma. I didn't think you had what it takes. Okay then, Gamma. Here's your test. If you want to stay on board, you must be able to pass it. So pay attention to what I say. The almighty egg carrier is a flying fortress that needs a good crew. Come forth, Beta! LOL. Z jakiegoś powodu Sonic Adventure DX mi skraszował. Świetnie. Po prostu świetnie. Ja nie mogę, gra się skraszowała. Chwila. Pyk, pyk. Co ja zrobiłem? Dobra. Okej. Okej, jesteśmy z powrotem. Nie zrobię cięcia, bo tak. Bo to się stało podczas cutscenki, więc ja nie mogę. Select your character. Preparation. Ja pierdolę. Dlaczego to się skraszowało? Nie rozumiem. Dobra. Okay then, Gamma. Here's your test. If you want to stay on board, you must be able to pass it. So pay attention to what I say. The almighty egg carrier is a flying fortress that needs a good crew. Come forth, Beta! I'd like you to meet your older brother, E-101. Just call him Beta. I am pitting the two of you against each other, and the winner serves on my ship. I put my bets on Beta, but I owe you at least a fair chance. No, więc teraz walczymy praktycznie z naszym starszym bratem, czyli E-101 Beta. Ale tak, mieliście kastinkę podobno mnie, jak przeszedłem tamten poziom, jak Eggman mówi, że przegraliśmy. No i dobra, pokonaliśmy go. Mission complete. Nie wiem właściwie, dlaczego się skraszowała gra. No cóż, czasem tak bywa, stare gry. Ho, you surprised me, Gamma. I had a funny feeling there was more to you than meets the eye. I hereby grant Gamma permission to serve on board the egg carrier. What? So you want to come along with us, eh? Okay, okay. We could always use a spare set of parts, I guess. You have special permission.
I tutaj właściwie nie rozumiem tego, dlaczego jest E101, jest E102 i dlaczego E101 jest lepszy od swojego drugiego modelu. Tego nie potrafię zrozumieć. Fajnie by było, gdybyśmy przeszli tą historię w jeden odcinek. Przypomina mi to trochę ze Smash Brothers Melee. Aha! Testing 1, 2, 3. You, the elite egg carrier crew, are here today to hear a very special announcement. Behold, it's a tailed frog! Very unique. This frog is absolutely vital to my plans. I command you to locate this frog immediately. You hear me? I don't care what it takes to get it. Just bring it to me. We haven't got time to waste, so come to attention! No i dobra, no i znowu Krill. Ogólnie to na początku developingu wszystkie roboty miały ten sam kolor, ale Sega postanowiła, że gamę trzeba będzie odróżnić, więc po prostu roboty teraz mają inne kolory. Z tego co pamiętam, to chyba powinniśmy iść teraz na Emerald Coast. Bo tam, jak pamiętamy z historii Biga, tam Gamma nam zabrał. No i Gamma też ogólnie lata nad wodą. Jeżeli by dotknął jakimś cudem wody, na przykład w Emerald Coast wody, do której... W Emerald Coast są dwa różne typy wody. Woda, nad którą Gamma może latać, i woda, nad którą nie może latać, jak do niej wpadnie, to zginie. No i dobra. No dlaczego jestem przykucnięty? Dobra, ale chodźmy. Jak się wszystkie zastanawiam, dlaczego nie ma tła. Siebałem, że coś włączyłem przypadkowo w launcherze. Bo tak użyłem specjalnego launchera, przez co mam widescreen. Bo nie mam wersji Steamowej i ogólnie bardziej polecam wersję z 2003 roku, ponieważ bardzo się tutaj rozwinął modding, a do wersji Steamowej jest, szczerze powiedziawszy, małe wsparcie, jeżeli chodzi o mody. Więc jak widzicie, ja już tych trochę sekund dostaję i im więcej wrogów za jednym razem rozwalę, tym dostaję więcej sekund, a jeżeli będę tak nawalał, że cały czas będę naciskał przycisk, to dostaję tylko jedną sekundę. Ale dobra, złapaliśmy żabka. Szkoda, że tu nie ma rank. Catch froggy. No i tak od razu tikał, serio. Must determine location. Accessing data. No data found. Location unknown. This presents a problem. To jest po prostu niezły tekst. To przedstawia mi problem. No dobra, chodźmy do Tikala oczywiście, bo jakby inaczej... No i to jest szybki tryb. O, Koopa, słyszałem. Koopa. Koopa.
Koopa, Koopa. Koopa. No, don't go any closer. I'm sorry. I see you must not be one of them, huh? Did you notice the presence guarding these children? He's a very loving and gentle creature. These little creatures are too vulnerable without its protection. This protection allows them to continue seeing in peace. Even I was surprised the first time I saw him. Now my father is trying to take their sacred home. It seems his heart is closed off to us all. My true hope is that someday we'll understand each other. This frog's the one we want. No, here's a real one. My frog is the right one. Ah, dummies, 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 dummies! None of you got the right one. We must find the frog with Chaos's tail. That same frog has also swallowed a Chaos Emerald! Huh? Ah! There it is! Right there! I'm proud of you, Gamma! I knew you'd be of use to me! All you worthless hunks of junk, be gone! We'll get the new assignment. This one's easy. Go to the room through that glass door. Once there, you'll find a girl and a bird. Just get me that bird. Now, go! Teraz nieźle będzie. Is this the one? Beta. This is the wrong room. Dobra, ogólnie coś taka mała ciekawostka, którą zapomniałem i dopiero teraz mi się przypomniało. A propos Chaosa i Chao, to, że Chaos to jest zmutowane Chao. Yeah. No i jako już mamy wspomnianą dziewczynkę i ptaszka, to oczywiście wiadomo, gdzie musimy iść. Amy. I to jest właściwie paradoks czasu, ponieważ to znaczy, że Amy już stąd musiała uciec.
mam nadzieję, że pamiętacie z poprzedniego, z historii Amy, że my rozwalaliśmy tutaj, żeby uciec. Więc paradoks czasu, Amy już teoretycznie uciekła, ale nie uciekła. Tak chodzi. Dobra, chodźmy ją uwolnić. Give me the bird. No way! Resistance is futile. Give me the bird. I said no! Why not? None of your business, why not? I want to know why you want it. Data unavailable. You don't even know? You'd be mean to him, you bully! Why not help us out instead? Don't you know how bad I feel? Does not compute. Why try to save that which is useless to you? Does not compute. For you. Eggman failed to give you feelings. Wait a minute, Birdie! Get going! It is dangerous here. Hurry, we'll be arriving at the Mystic Ruins base soon. So, you're not like those other robots, huh? You truly are a good person inside, aren't you? I guess we can be friends then. Take care, okay? Dobra, wypuściliśmy Amy. Teraz paradoks czasu skończył się teoretycznie. No i możemy iść dalej. Wreszcie zdobędziemy nasz pierwszy upgrade. Nice. A będzie to coś, dzięki czemu będziemy mogli się unosić. Coś na rodzaj szybowania na kolca. Zatem... Aha, dobra. Worst water to be drink. Aha. Gdzie jest ammunition? No, chyba tam. Pomyliły mi się strony, okej. Tak, to jest coś, dzięki czemu będziemy mogli się unosić. Here's the jet booster. Press and hold the jump button and you'll float for a while. No. Czyli możemy robić coś takiego. Chociaż gamma i tak strasznie wysoko skacze, to jeszcze dodatkowo może się unosić. Czyli jest teraz OP. Nie aż tak OP jak te jest, ale... No cóż. I see you got the jet booster. Report to the rear of the ship. Hurry! Rozumiem, że znowu musimy skorzystać z windy.
A nie, musimy skorzystać z tego. Lel. A, no i teraz będzie walka z Sonikiem. Dobra, teraz rozumiem. How can I serve you, Dr. Robotnik? Eradicate all of those menaces! Give them all you got! Aye, aye, sir. I will comply. I'm counting on you, Gamma! Aj, nie zdążyłem. No i zaraz pokonamy Sonika. To jest akurat bardzo łatwe z Gammą. Nawet możemy stać w miejscu. Stop, Mr. Robot! Amy? Robot, I know you're not an evil sword. Wait, remember me? Amy! Oh, I really don't get this. Look! The aid carrier is losing altitude! We've gotta split! Take Amy and go! What will you do? I'll nail that Eggman! He must be stopped at all costs! Thanks again for saving me as usual, Sonic! And how are you, my metal friend? It's dangerous here! Why not leave Eggman and come with us? Why do you help me? I told you we'd be friends the next time we met. Even Birdie wants the best for you. You must ditch that awful Eggman. Amy, come on! Nie będę tłumaczył tej scenki, gdzie oni gadali ze sobą. Będzie bezsensowne chyba. Nie wiem, zobaczymy przy edycji. Albo przetłumaczę, albo nie. O! To był screenshot. To był screenshot z wersji Dreamcastowej. Nie z Adventure DX. Z innego Adventure. Dr. Robotnik. Enemy. Master registration deleted. E-series. Friends. Must save. No niestety nie zdążymy dzisiaj z całą historią, bo jeszcze nam troszkę tego zostało. A więc tak, to by było na tyle w tym odcinku. W następnym tygodniu możliwe, że już będziemy kończyć historię Gammy, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie i cześć. Papa! Pa.